Czy tak, witajcie, witam serdecznie z tej strony Mark Sadowski. Dzisiaj będzie moje pierwsze Q&A, czyli pytania-odpowiedzi oraz jak wyglądał 17 maja w Norwegii i co w związku z koronawirusem, jeśli chodzi o tego 17 maja. Czyli tak, ogólnie od czasu, kiedy publikowane są te moje odcinki z Karoliną na temat życia w Norwegii, a życia w Polsce, już 4 odcinki poszły tak w ogóle. Dostałem bardzo dużo takich zapytań prywatnie, widzę, że bardziej lubicie pytać prywatnie, więc okej. Okay. Komentarzy raczej tam nie było pod filmikach, ale zachęcam do komentowania ogólnie, tak na marginesie. No i właśnie z tych pytań, z tych prywatnych pytań wysłanych jako wiadomości na Facebooku, czy tam YouTubie i Instagramie, przede wszystkim jedno z pytań to było takie. Czy język norweski jest potrzebny, aby znaleźć pracę w Norwegii? Drugie pytanie było na temat mojego Instagramu i sesji zdjęciowych. Trzecie właśnie było na temat tego koronawirusa oraz jak to w ogóle będzie z tym świętem narodowym, który jest tak bardzo popularny. No i piąte pytanie było na temat filmów ogólnie moich i Karoliny. Czyli lecimy po kolei. Najpierw pytanie pierwsze. Czyli okej. Czy język norweski jest potrzebny, aby znaleźć pracę w Norwegii? No i tak właściwie odpowiedź brzmi nie. Tak samo ja, jak i bardzo wielu moich znajomych, bardzo wiele osób może opowiedzieć tą przygodę, jak przeprowadziliśmy się tutaj, jak ja się tutaj przeprowadziłem. No i szczerze mówiąc, nikt ode mnie nie wymagał języka norweskiego. Najważniejsze jest to, aby umieć dobrze mówić po angielsku jednak. W Norwegii ludzie podróżują całe życie. Jest tutaj trochę inaczej niż w Polsce, gdzie powiedzmy sobie, że pewnego rodzaju klasa ludzi, pewnego rodzaju ludzie, którzy naprawdę lubią podróżować, podróżują, przez co ich angielski staje się bardzo, bardzo taki, powiedzmy, płynny. Tutaj w Norwegii ludzie podróżują ogólnie bardzo często, dlatego nawet, nie wiem, starsze osoby zapytane na przystanku, którzy wyglądają z daleka jak jakaś babcia czy dziadek, przepięknie mówią po angielsku, poważnie. To jest w ogóle nie do porównania, jeżeli porównamy tą zdolność języka angielskiego w każdej kategorii wiekowej w Norwegii, a jeżeli porównamy Polskę, gdzie niestety w Polsce no, nie każdy mówi płynnie po angielsku, wręcz osoby, które mówią płynnie, bym powiedział, naprawdę rzadko można je spotkać, albo po prostu już nie mieszkają w Polsce, bo wykorzystują to, że mają talent do języka i pracują na przykład gdzie indziej. I teraz dalej, jeżeli chodzi o tą pierwszą pracę, czy trzeba ten norweski? No nie trzeba, ale jeżeli zaczniemy się uczyć, to jest ciekawy aspekt. Wtedy każdy z menadżerowie na przykład widzą i oni czują, że warto w nas zainwestować jako my, że będziemy w przyszłości tam, nie wiem, tym liderem czy menadżerem jakiegoś miejsca. No i patrzą na nas tak, że warto na nas zainwestować czas, prawda, i pieniądze. Jeżeli chodzi o taki zupełnie inny aspekt, jeżeli chodzi o ten język norweski, to mógłbym powiedzieć o czymś takim tutaj, że oczywiście, jeżeli ktoś miałby zostać dziennikarzem, albo nie wiem, ktoś miałby pracować, nie wiem, w telewizji, w gazecie, nie wiem, być adwokatem, no to oczywiście, że w Norwegii musimy umieć norweski, zapewne i norweski, i angielski, więc to akurat tutaj jest, jeżeli chodzi o takie coś, jest to dość ważne. Kolejne pytanie. Moje zdjęcia i mój Instagram. Jeśli chodzi o zdjęcia, na których występuję na moim Instagramie, ogólnie cały Instagram i dużo osób, i mówimy tutaj o Instagramie mark.sadowski, o Instagramie MS, gdzie właśnie buduję takie portfolio z innymi profesjonalistami na temat zdjęć, logotypów, stron internetowych, animacji. No to przede wszystkim tutaj powiedzmy sobie, możecie zobaczyć mnie jako osobę, gdzie tam dawniej, kiedy byłem młodszy trochę, brałem udział w takich castingach, troszeczkę tam fajniejsze zdjęcia miałem do właśnie promowania. Inne zdjęcia pokazały się wtedy, kiedy robiłem jakiś projekt dla kogoś i też wziąłem udział w tym projekcie. Inne zdjęcia pokazują po prostu zdolność robienia zdjęć. Ja jako ten osoba, która łączy fotografów, ludzi, którzy zajmują się stylem, ludzi, którzy ogólnie zajmują się designem. No i robimy takie próbne zdjęcia, za pomocą których potem można, jeżeli komuś się one spodobają, a potrzebuje dobrych zdjęć i współpracy z takimi ludźmi jak ja lub inne osoby od zdjęć,
wtedy można sobie powiedzieć, że o, na przykład tamta aranżacja mi się podobała z tymi ludźmi ubranymi w ten sposób, coś takiego bym chciał, dlatego te zdjęcia są pokazywane. No i tak jak widzę, dużo osób jest zainteresowanych sesjami zdjęciowymi. Muszę wam koniecznie pokazać filmiki, mam w takiej niesamowitej jakości pierwszych sesji zdjęciowych. O, jedna z sesji zdjęciowych w ogóle wykonana była na statku dla takiej koleżanki, która zajmuje się właśnie, ona śpiewa, więc niesamowite zdjęcia tam były. Teraz tak, jak wygląda sytuacja z koronawirusem? No i jak wypadło to 17 maja? Ogólnie, tak jak wiemy, oficjalnie od 16 marca ogłoszono już ten stan taki tutaj w Norwegii, że był ten koronawirus, masa miejsc została zamknięta. Nie ma tutaj tak szczerze mówiąc, co tu opowiadać o jakichś nowościach, bo ogólnie sytuacja była podobna, tak jak i na całym świecie. Ale jeżeli chodzi o Norwegię, 27 kwietnia, dość szybko, już otwarto szkoły, miejsca tego bliskiego kontaktu, jak fryzjerzy, masaż, innego typu, gdzie ten kontakt z człowiekiem w innych krajach jednak dalej panuje dystans, prawda? No i poza tym w Norwegii nigdy nie nałożono, tak jak w Polsce, tutaj porównuję, tych masek, prawda, żeby je nosić. Nie było czegoś takiego jak walka o to, żeby można było w końcu wyjść z domu, przejść się na spacer, iść do lasu. Tutaj wręcz Ministerstwo Zdrowia zalecało, żeby w grupach nie większych niż 5 osób spotykać się, wychodzić i iść na rowerze. To jest totalna różnica, to właśnie pokazuje. Ale jeszcze zapytano mnie, wręcz poproszono, że fajnie by było zobaczyć takiego live'a, kiedy rozmawiam z kimś z Polski, porównując obecną sytuację tutaj w Norwegii, akurat w Oslo w centrum, z tym, co dzieje się w Polsce. Więc zapewne taki live się pokaże. I teraz tak, jak wyglądał 17 maja? No, ogólnie wyglądało to tak, że nie było takiego pochodu i takiej pompy, jak przez te ostatnie 7 lat, które widziałem, że naprawdę masa ludzi, po prostu był ten wymarsz, ubrani, po prostu no jak w takie wielkie wesele, no na skalę po prostu globalną, że tak powiem, całe miasto w tym brało udział. Tak to dokładnie wyglądało, to święto narodowe. No w tym roku wyglądało to tak, że po prostu niewielkie rezerwacje w restauracjach. Oczywiście tam musiał być zachowany dystans, więc wiadomo, jeżeli miejsce mogło przyjąć, nie wiem, uprzednio 300 osób, w tym momencie zmieściło się tam 150 na przykład. Wielu Norwegów też i ludzi, prawda, z innych krajów, które celebrują to święto narodowe tutaj w Norwegii, zostało w domu. Były to po prostu imprezy domowe. Jeżeli chodzi o grupę ludzi, która była dopuszczalna, w restauracjach były to grupy 20-osobowe, więc zapewne w domach bez żadnego problemu 20 osób mogło się spotkać. Miejmy nadzieję, że nikt nie miał problemów, jeśli o to chodzi. Czyli tak właśnie wyglądał 17 maja. Postaram się wrzucić może jakiś filmik, taki niekrótki, coś w tym stylu, jak to wyglądał tutaj. No ludzie też byli przebrani, no celebrowali, tylko wiadomo, no na mniejszą skalę niż to było porównywalne z wcześniejszym czasem. Teraz tak. Były pytania na temat filmów z Karoliną, że Norwegia nie jest koniecznie taka, jaką ją opisujemy. Co do tego muszę się niestety nie zgodzić, ponieważ ja z Karoliną przedstawiamy nasze takie relacje. Ona wtedy jako osoba, która dopiero co się przeprowadziła do Norwegii. Ja osoba, która mieszka dłużej. Jest to taka nasza rozmowa na temat tego, co zauważamy, prawda? Na temat stylu, na temat zachowań w klubach, w barach. Na temat tego, jakie jest pierwsze na przykład, nie wiem, wrażenie, jeżeli tutaj się przyjeżdża, co tak naprawdę może zaszokować Polaków, więc to jest nasza wymiana taka informacji. Jest pewna grupa ludzi, którym te filmiki się podobały, więc jest jeszcze ich parę, więc one się na pewno pojawią. Ale mimo wszystko chciałem zapytać się was, czy podoba się wam taki styl prowadzenia wideo, gdzie po prostu ja w skrócie będę odpowiadać na wasze pytania. O właśnie, jeszcze było parę pytań na temat tego, bo ludzie są zainteresowani przede wszystkim przeprowadzką do Norwegii, jak znaleźć pracę, jak przeprowadzić się wewnątrz Norwegii. Jeżeli interesuje was coś takiego, zróbmy tak, dajcie mi 20 lajków do tego filmiku, wtedy będę rozumieć, że taka forma wideo jak najbardziej wam się podoba. Do tego wybierzmy w komentarzach, który filmik się wam najbardziej interesuje. Powtarzam, przeprowadzka do Norwegii, znalezienie pracy i przeprowadzka wewnątrz Norwegii. I wtedy postaram się przygotować dokładnie coś takiego specjalnie dla was. Czyli tak, na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę.
Będę wdzięczny, jeżeli chodzi o subskrypcję, więc subskrybujcie, klikacie na subskrypcję. No i ten, no i lajki. No i widzimy się już niedługo. Także wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia już wkrótce. Na razie!